dlaczego, ale chyba nie zrobili dresów, przewidując taką obłość tutaj. No bo to tak, jak bym tak podciągnął... Nie chcę przesadzić, ale jak podciągnę, no to nie wiadomo co, bo już niżej tu też tak opada. W ogóle skąd się to bierze, drodzy Państwo? Państwa tutaj jest, no nie wiem, no powiedzmy, że 200 osób. Pomyślcie teraz, jak potężną energią Państwo dysponują. Bo, no bo to jest taki w sobie dziwny układ, prawda? Występ sceniczny, ja wychodzę, 200 osób patruje się na mnie, czeka, co ja zrobię. Istnieje takie bardzo silne napięcie. Zobaczycie, jak to zademonstruję. Wczujcie się w tą energię, która się pojawia. Siedmioletni Japończyk jest w stanie wzrokiem wyjąć łyżeczkę. Niech Państwo zobaczą, co Państwo zrobili. Zdarza się, że wzrok świźnie się nieco niżej. Nie narzekam, ale błagam. Zerkajcie na bicepsy, na nogi, błagam. Bo to, że nogi kazałem sobie skrócić na stanę, żeby to było śmieszne trochę. Jak już zrezygnowałem z koszykówki, to myślę, po co mi takie długie nogi?